Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać. Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni. Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Myślę, że wielu z nas tą Ewangelię zna i raczej jest ona lubiana w kręgach chrześcijańskich. Nazywana błogosławieństwami, ośmioma w naszym tłumaczeniu, w tym, którego dzisiaj czytaliśmy, użyto znaczenia tego słowa jakby pierwotnego, czyli szczęśliwi. Specjalnie, myślę, to jest ciekawe dla nas dzisiaj, pewne zestawienie, które Jezus nam proponuje. Często myślę gdzieś, gdy czytamy błogosławieństwa, gdy czytamy tą dzisiejszą Ewangelię, albo wersji Mateuszowej, albo Łukaszowej, to jest w nas takie przeświadczenie, że to szczęście ci ubodzy w duchu, czy po prostu ubodzy, oni doświadczą wtedy, jak będą mieli to Królestwo Niebieskie. No bo teraz, no jak ubogi ma być szczęśliwy? Jak i dlaczego Jezus mówi, że szczęśliwi są ci, którzy cierpią udrękę? Jakie jest szczęście w cierpieniu udręki? Jakie jest szczęście w byciu głodnym i spragnionym sprawiedliwości? Wiele tych rzeczy, tych szczęśliwości, o których dzisiaj mówi Jezus, czasami możemy zadać sobie pytanie, ale co w tym jest? No i budzi się w nas to takie, że to nie chodzi o teraz, że to szczęście będzie w przyszłości. Ale Jezus mówi, ci ubodzy w duchu, oni już są szczęśliwi. Ci, którzy cierpią udrękę, oni nie będą szczęśliwi w przyszłości, oni już teraz mogą być szczęśliwi. Już teraz są szczęśliwi. Nie? Łagodni posiądą ziemię, łagodni już teraz są szczęśliwi. Szczęśliwi są ci, którzy już teraz są głodni i spragnieni sprawiedliwości. Szczęśliwi są miłosierni już teraz, a nie dopiero wtedy, gdy oni doświadczą miłosierdzia. Wtedy będzie jeszcze większe pewnie szczęście. Ale już teraz jest, są szczęśliwi ci, którzy są miłosierni, są błogosławieni. Szczęśliwi, którzy mają czyste serca, ponieważ Boga oglądać będą. Oni nie są szczęśliwi dlatego, że kiedyś w przyszłości będą Boga oglądać, ale dlatego, że teraz są szczęśliwi. Bo mają czyste serce. I tak dalej. To jest dla mnie bardzo ciekawe zestawienie tego teraz, że szczęścia doświadczamy teraz, ale dziwnego szczęścia, bo w udręce, bo w ubóstwie, bo w pragnieniu, bo w prześladowaniu. Po ludzku takie marne szczęście, bo
dla nas często szczęście to jest dobrobyt, spokój, bezpieczeństwo i tak dalej. Gdy w poniedziałek mieliśmy studium biblijne, w sumie należałoby zadać sobie pytanie, w takim razie, czym jest szczęście? Dlaczego Jezus szczęście łączy z udręką i tak dalej? Co ciekawe, w liturgii, czy w ogóle w tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, jak się kogoś błogosławi, to się robi znak krzyża. Znowu, szczęście i krzyż. No takie, wydawałoby się, że to takie niezbyt szczęśliwe jednak było dla Jezusa, przynajmniej co tutaj wielka szczęśliwość. Ale jednak to szczęście jest właśnie teraz w krzyżu. Gdy rozmawialiśmy w poniedziałek na temat tego, czym jest szczęście, Paulina bardzo fajnie odpowiedziała, ja nie zacytuję do końca, ale mam nadzieję, że zacytuję, czy przedstawię dobrze jej myśl. Szczęście to jest taki stan, że tu i teraz nie jestem przez nic rozszarpywany, nic mną nie targa. Mam poczucie, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Czuję się spełniony, jest we mnie harmonia. Bardzo mi się ta definicja szczęścia podobała, bo myślę, że wielu z nas też tak ma. No, wiadomo, że fajnie, jakby był wielki portfel i wielka chata i powodzenie wśród znajomych i w ogóle. Ale myślę, że wielu z nas, gdy zaakceptuje rzeczywistość, w której się znajdujemy, gdy mamy takie podstawowe rzeczy, które nam są do życia potrzebne, to czujemy taką satysfakcję wewnętrzną często. Nie potrzebujemy dużo więcej. Myślę, że to jest też pomysł mnichów na przykład i ubóstwa zakonnego. Nie? To nie chodzi o to, że zupełnie nic nie mam, ale właśnie to ubóstwo w duchu. To znaczy, ja cieszę się z tego, co mam i nie roszczę sobie pretensji, by mieć dużo więcej. To pewnie jest wiele interpretacji, ale jedna jest tak. Więc szczęście to jest to poczucie, że jestem, że nic mną nie szarpie, że jestem we właściwym czasie. Okej. W różnych interpretacjach czy w komentarzach do tego tekstu jest oczywiście nawiązanie do innego wydarzenia na górze. Górą tą jest Synaj, gdy Mojżesz wchodzi tam po dekalog, po przykazaniu. W Starym Testamencie często pojawia się ten motyw: ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie mi ludem. Wy będziecie mi ludem, ja będę waszym Bogiem. I pojawia się dekalog. Pojawia się dekalog, w którym słyszymy: nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Nie będziesz i tak dalej. Myślę, że wszyscy znamy. Jaka jest zasada, czy jaki jest warunek przestrzegania dekalogu? Ze Słowa Bożego wynikałoby, że warunkiem przestrzegania dekalogu nie jest to, że ja będę się tak starał i nigdy nie popełnię żadnego wykroczenia przeciwko temu. Oczywiście możemy się tak starać i pewnie niektórym z nas się uda, ale jak sobie uczciwie popatrzymy we własne życie, to z tymi przykazaniami dekalogu jest różnie. Ja dzisiaj myślę trochę inaczej o dekalogu. Nie jako o czymś, co jest... Co restrykcyjnie trzeba przestrzegać. To nie chodzi o to, że należy łamać. Ale warunek jest inny. Najpierw, żeby przestrzegać dekalogu, trzeba być z Bogiem. Gdy jesteś z Bogiem, to cała reszta będzie naturalna. To jak jesteś z Bogiem, to nie będziesz miał bogów cudzych obok Niego, bo po co? Bo ty wiesz, gdzie jest serce. I teraz mamy ten dekalog, który, słuchajcie, do dzisiaj... Myślę, że wielu z nas, jakby zapytać, to lepiej znamy dekalog niż błogosławieństwa. Nie? Myślę, że to tak jest. Ale co jest dla nas ważne? W ogóle teraz widziałem jakiegoś takiego mema. Jezus taki trzymający się za głowę jest: przecież dali mi błogosławieństwo, a nie ciągle o księdze kapłańskiej. No, trochę tak jest. To nie chodzi o to, że to są rzeczy nieważne i w ogóle, tylko to była pewna zapowiedź. Zapowiedź tego, co dzisiaj się wydarza. Tam na górze, jak Bóg dawał prawo Mojżeszowi, nie wolno było Izraelitom czy Hebrajczykom wejść na górę. Tam mógł wejść tylko Mojżesz. A oni mieli zostać na ziemi. Mojżesz też, tam są różne wydarzenia, chmury i tak dalej, błyskawice.
Tam jest też fajny motyw tego spotkania na górze Boga z Mojżeszem, gdy Bóg chce mu się pokazać, ale robi to w taki sposób, że chowa Mojżesza w szczelinie skalnej i zakrywa mu oczy, żeby go nie zobaczył, żeby przypadkiem nie umarł, dlatego że zobaczy Boga. Zamykam, to też fajnie pokazuje, jak Bóg jest delikatny, jak troszczy się o człowieka, żeby mu się nic złego nie stało. Nie? Zamyka mu te oczy. Bóg zdejmuje rękę w momencie, kiedy Mojżesz może zobaczyć plecy Pana Boga. Ciekawe opowiadanie, pewnie byłoby dużo fajnych komentarzy do tego. Chodzi mi o to, że w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, gdy mamy to opowiadanie o nadaniu prawa na górze, jest cały czas taki dystans zachowany. Oczywiście pojawia się głos, oni będą mi ludem, ja będę Bogiem z nimi. Ale jest zachowany dystans, tylko wchodzi Mojżesz, nikt więcej, lud na ziemi. A tu się, zobaczcie kto? Jezus widząc tłumy. Jezus Emanuel, Bóg z nami. Wchodzi na górę z tymi tłumami. Siada na trawie i są dookoła Niego Jego przyjaciele, Jego lud. Oni są Jego ludem, a On jest Bogiem z nimi. I zaczyna mówić. I nie mówi już, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, tylko mówi, szczęśliwi jesteście. Wy jesteście teraz szczęśliwi. Ubodzy, jesteście szczęśliwi. Jesteście w udręce, jesteście szczęśliwi. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem Bogiem z wami, a wy jesteście moim ludem. To znaczy, szczęśliwi ubodzy w duchu. Oni nie są dlatego szczęśliwi, że są ubodzy w duchu, ale są szczęśliwi dlatego, że to ubóstwo w duchu podziela z nimi Bóg. Bóg jest z nimi w tym doświadczeniu. Ci, którzy cierpią udrękę, oni nie są szczęśliwi dlatego, że cierpią udrękę. No bo co jest szczęście, co daje szczęście w cierpieniu udręki? Oni są szczęśliwi dlatego, że Bóg z nimi jest w tej udręce. Jest Bogiem z nimi. Szczęśliwi, łagodni. Łagodni nie są szczęśliwi dlatego, że są tacy super, bo są łagodni. Ale są szczęśliwi dlatego, że ta ich łagodność odzwierciedla łagodność Pana Boga. Tego Boga, który zakrywa delikatnie oczy Mojżeszowi, ukrywa go w szczelinie skalnej, żeby mu się nic nie stało. Dlatego są szczęśliwi, bo swoim życiem, swoim postępowaniem pokazują, jaki jest Bóg. Szczęśliwi, którzy są głodni i pragnieni sprawiedliwości. To nie głód i pragnienie sprawiedliwości sprawia, że są szczęśliwi, ale to, że Bóg ma to samo pragnienie i ten sam głód dla ludzi, sprawiedliwości. Szczęśliwi miłosierni. Są szczęśliwi dlatego, że Bóg jest miłosierny i każdy przejaw naszego miłosierdzia w stosunku do kogokolwiek jest przejawem Bożego miłosierdzia. Boga, który działa przez nas i w nas. Szczęśliwi, którzy mają czyste serca. W języku biblijnym serce jest ośrodkiem decyzji woli. Czyste serce to jest ten cały ruch nawet czystych serc. I my często to tak sprowadziliśmy do etyki seksualnej, to czystość serca, tą czystość serca. Ale jeśli serce to jest ośrodek woli, to co to jest czystość serca? Ja dzisiaj rozumiem to w ten sposób. Czystość serca to jest mieć czyste intencje. Nie knuć przeciwko komuś. Nie robić jakichś podstępów przeciwko komuś. Nie musieć niczego ukrywać. Mam czyste intencje. Niczego przed Tobą nie ukrywam. To jest czystość serca. I Bóg taki jest. Bo Bóg w stosunku do człowieka ma czyste intencje. I mówi wprost, jakie to są intencje. I mówi też wprost, jakie mogą być konsekwencje, gdy człowiek będzie popełniał zło. To nie są kary boskie, które Bóg jak ten gliniarz, nie wiem, z jakiegoś miasteczka, który po prostu chce pokazać swoją władzę, zsyła na człowieka. Nie. To są naturalne często konsekwencje ludzkiej głupoty, ludzkich złych wyborów, ludzkiego grzechu i tak dalej. Czystość serca to są moje czyste intencje w stosunku do drugiego człowieka i świata, bo Bóg taki jest.
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój. Bóg pragnie pokoju dla człowieka. Jezus to Książę Pokoju. To jest niesamowite. I myślę, że to nie jest wyczerpana lista szczęśliwych, tych błogosławionych. Bo każdy z nas w swoim życiu w jakiś sposób może odzwierciedlać charakter Pana Boga, charakter Jezusa. I wtedy będzie szczęśliwy, gdy swoje doświadczenia będzie przeżywał z Panem Bogiem. Chociaż często to nie będzie poczucie szczęścia, że ojej. Ale mówiliśmy o tym szczęściu, że to jest to doświadczenie, że jestem we właściwym miejscu. Każde miejsce może być właściwe, jeśli będziemy tam razem z Jezusem. O tym mówią mi błogosławieństwa dzisiaj. Jezus już nie uczy jak nauczyciel prawa, które trzeba przestrzegać. Mówi, że dzisiaj stało się coś nowego. Pamiętacie proroctwa, że w owym dniu wyleję mego ducha na wszelkie ciało, będą prorokować i prawo moje będzie w ich sercach. Wyjmę serca kamienne, włożę serca z ciała. I to jest dokładnie to, co się dzisiaj dzieje. Jezus dzisiaj mówi. Dekalog jest, nikt tego nie znosi. Ale zwróćcie uwagę na szczęście. Bóg jest w centrum życia, w naszym szczęściu.